Dziś święto wojsk pancernych i zmechanizowanych, znane jako Dzień Czołgisty. Święto obchodzone jest na pamiątkę powrotu do Polski pierwszego pułku czołgów Armii Polskiej generała Józefa Hallera w 1919 roku. Była to pierwsza jednostka wojskowa w naszym kraju uzbrojona w gąsienicowe wozy bojowe. Dziś na poligonie w Świętoszowie ziemia trzęsła się w posadach. Jak mówią sami żołnierze, to muzyka dla ich uszu. O niełatwym fachu i ciężkich maszynach rozmawiał z nimi Krzysztof Bonek. Dowódca 10. Brygady Kawalerii Pancernej, generał brygady Rafał Kowalik. Mówi się, że służyć w czołgach to zaszczyt, a nie służyć to szczęście. Czy służba w czołgach to ciężki fach? Tak. Służba w czołgach jest wymagająca. Rzeczywiście świętujemy w wyjątkowy sposób w polu, prowadząc działania bojowe we współdziałaniu z żołnierzami Bundeswehry, więc jest to wyjątkowe świętowanie dnia, w którym czołgista i żołnierz wojsk zmechanizowanych ma możliwość podkreślenia tego, że on również jest istotnym elementem struktury sił zbrojnych. Dowódca batalionu czołgów w Dzień Czołgisty świętuje na poligonie. No myślę, że wskazane jest świętować na poligonie, tym bardziej, że mogliśmy ten dzień spędzić właśnie tak, jak czołgista powinien go spędzić, czyli strzelając. Czy to ciężki fach być czołgistą? Bycie czołgistą jest na pewno ciężką służbą, aczkolwiek bardzo satysfakcjonującą, szczególnie kiedy się widzi czołgistów po wykonaniu takiego zadania, kiedy otwierają włazy i mimo tego, że wychodzą brudni, zmęczeni, upoceni, to jednak z uśmiechami na twarzach. Tym bardziej, że strzelanie z armaty no, daje naprawdę takiego kopa adrenaliny i energii. Czy Leopard to dobra maszyna? Tak, oczywiście. Kamacznik 02, Kamacznik 02, to Sonar 69, Młody 2, Młody 2. Dowódca drugiej kompanii czołgów, kapitan Jacek Sobański. Czym jest służba w czołgach Leopard 2 a 4? Czystą przyjemnością. Czołg to jest twierdza, którą przeciwnik musi zdobyć. Jednocześnie też jest domem, gdzie w czasie wojny byśmy spędzali swoje całe 24 godziny na dobę. I jest tutaj mała rodzina, bo jest czterech żołnierzy. A matka jest tylko jedna. A matka jest tylko jedna, jest to armia. Kapral Goliński Waldemar, czołgista od 16 lat. No właśnie, fach? Wymarzony. Wychowany jestem na pokoleniu czterech pancernych. Od dzieciaka marzyłem, żeby jeździć czołgami, żeby służyć w armii. Pierwsze czołgi z puszek, po konserwach, takie były czasy, bo nie jestem już pierwszej młodości. I kiedyś mi się to spełniło i jestem z tego bardzo zadowolony i szczęśliwy. Czy to ciężka służba? Służyć na czołgach to zaszczyt, a nie służyć to szczęście. Ja uważam, że to pierwsze jednak i tak to też traktuję. Ta służba daje mi dużo satysfakcji, a na taki dzień jak dzisiaj, gdzie jest główne ćwiczenie kończone takim natarciem właśnie, to każdy z nas czeka, nie możemy się tego doczekać, to jest nasza esencja. To jest święto dla całego batalionu naszego i dla każdego czołgisty z osobna. Czyli można powiedzieć, że świętujecie jak na czołgistów przystało. Dokładnie tak. Udało nam się, wstrzeliliśmy się z terminem, z ćwiczeniem i ze strzelaniem. Wszystkiego najlepszego w takim razie. Dziękuję. Czego życzyć wszystkim czołgistom w Dzień Czołgisty? Po pierwsze tego, aby służba dawała im poczucie satysfakcji i spełnienia. I czegoś, o czym mówimy i wielu ludziom jest to naprawdę potrzebne, szczęścia. Zatem żołnierskiego szczęścia. Krzysztof Gonera, Radio Zachód.